Przed nami ostatni weekend przed 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. To czas, kiedy też kupujemy znicze i wiązanki. Ile w tym roku zapłacimy za ich zakup? Wszystko poszło w górę, wiadomo, trzeba kupić i znicze, i wiązanki. Ludzie też mają nie jeden grób, tylko zazwyczaj mają kilka tych grobów, więc to już też nie są małe pieniądze. Można kupić najtańsze znicze za 8 zł i za 350 też się znajdzie. Dużo ludzi kupuje kwiatki, bo chce sobie samemu robić, troszkę to taniej wyjdzie, ale też dużo się sprzedaje, więc to zależy, no mówię, no jak ktoś ma, wie pan, więcej grobów, to wiadomo, że woli troszkę mniej pieniędzy wydać. Jak ktoś ma mniej, no to woli coś większego postawić i droższego. Wielu z nas już odwiedza groby bliskich, aby przygotować je na ten szczególny czas. Na niemal wszystkich cmentarzach trwa porządkowanie i przystrajanie grobów. Dla złodziei to z kolei czas łatwych głowów. Groby bliskich porządkują często osoby starsze, które niestety w dość prosty sposób można okraść, wykorzystując ich nieuwagę. Policja apeluje o ostrożność. Pamiętajmy o tym, aby przygotowując groby naszych zmarłych na Wszystkich Świętych, nie zabierać na cmentarze wartościowych rzeczy, przede wszystkim dużej liczby gotówki. Pamiętajmy, aby na ten cmentarz zabrać przede wszystkim te rzeczy, które służą nam do sprzątania nagrobków, do uporządkowywania, a te drogocenne rzeczy zostawić najlepiej w mieszkaniu, jeżeli mamy możliwość wybrać się na cmentarz z osobą bliską, koleżanką, kolegą czy z kimś z rodziny, to zabierzmy taką osobę. Zawsze ta osoba będzie mogła popilnować nam torebki, którą mamy ze sobą w momencie, kiedy na przykład będziemy potrzebować wyrzucić śmieci. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zadbać w ten czas o swoje bezpieczeństwo, bo na pewno okazja czyni złodzieja, a złodzieje w tym okresie będą na pewno czujni i będą chcieli wykorzystać taką okazję, aby okraść nas z naszego mienia. Jeżeli wybieramy się na cmentarz samochodem osobowym, to również w tym całym pośpiechu nie zapominajmy o tym, żeby sprawdzić, czy zamknęliśmy po prostu samochód, złapać za klamkę i potwierdzić ten fakt, czy faktycznie kluczykami zamknęliśmy auto. Nie zostawiajmy otwartych szyb, nie zostawiajmy również wartościowych rzeczy na siedzeniach, bo to przykuwa oko złodzieja. Jeżeli na Wszystkich Świętych wybieramy się w dalszą podróż, to pamiętajmy również o tym, żeby zabezpieczyć własne mieszkania odpowiednio. Pozamykajmy okna, nie zostawiajmy uchylnych okien. Poprośmy sąsiada o to, żeby zerknął podczas naszą nieobecność na nasze mieszkanie, czy wszystko jest w porządku. I również jeżeli mamy wartościowe rzeczy, czy bardzo dużą gotówkę w mieszkaniu, żeby zabrać ją ze sobą, wtedy będzie na pewno bezpieczniejsza niż pozostawiona sama w mieszkaniu. Pamiętajmy również, żeby w długą podróż wsiadać wypoczętym, żeby sprawdzić stan samochodu i przygotować się do odpowiedniej jazdy. W okresie Wszystkich Świąt będą na pewno wzmożone patrole policji i będą kontrolować to, czy prawidłowo przewozimy dzieci w fotelikach, czy jeździmy w pasach bezpieczeństwa. Oczywiście będą kontrolować prędkość. Pamiętajmy, że prędkość nadal jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, a więc lepiej wyjechać wcześniej, żeby dojechać bezpiecznie do celu. Zwróćmy również uwagę, że na przełomie października i listopada szybciej się ściemnia, ponieważ następuje również zmiana czasu i ten zmrok zapada dużo wcześniej. W związku z tym, kiedy będziemy się wybierać wieczorami na cmentarze, aby odwiedzić jeszcze naszych najbliższych groby, pamiętajmy o elementach odblaskowych, pamiętajmy o tym swoim bezpieczeństwie, jeżeli jako piesi uczestnicy ruchu drogowego poruszamy się w okolicach cmentarzy, zwłaszcza tam, gdzie drogi nie są oświetlone, zwłaszcza tam, gdzie te drogi faktycznie wymagają tego, żebyśmy byli bardziej widoczni. Załóżmy kamizelkę odblaskową, załóżmy elementy odblaskowe, żeby być bardziej widoczni i przede wszystkim bezpieczniejsi. Przez kilka dni, szczególnie 1 listopada, policja zaplanowała więcej patroli w okolicach nekropolii.